No to 3, 4, ry. Dobra. Na ostatnim filmie pokazałem, jak wykonać ruski grill, a dzisiaj pokażę polski wynalazek, czyli buzałę. Pewnie młode pokolenie nawet nie wie, co to jest. Ja za chwilę zademonstruję, pokażę. Potrzebny będzie nam do tego brzeszczot, zapałki, nitka i przewód, i to wszystko. W jaki sposób to wykonujemy? No, bierzemy sobie brzeszczot i go trzeba po prostu przełamać. No, taki starczy, takiej długości. W wojsku to była bardzo popularna rzecz. Stosowało się do robienia herbaty. Albo inaczej czajany, jak to się mówiło. Mógłbym obciąć szlifierką, no ale w wojsku szlifierki to raczej nie było. W wojsku trzeba było wszystko, jak to się wtedy mówiło, naruchać. Nie wykombinować, nie załatwić, tylko naruchać. Bynajmniej u mnie w jednostce tak się mówiło. Naruchaj to, naruchaj tamto. No i tu akurat będzie taka wersja turbo pro, albo jakaś taka lepsiejsza. Bo no akurat ja służyłem w kompanii remontowej, także z dostępem do brzeszczotu to nie było problemu. I z naruchaniem takiego kabla, przewodu, ale w takich jednostkach typowo liniowych to już był raczej problem. I z reguły ta buzała była zbudowana z dwóch, czyli mój gołych przewodów, nawet bez wtyczki. Takie urządzenie jak buzała nie każdemu przysługiwało. Nie mógł na pewno z tego korzystać młody żołnierz, tak zwany kot albo ogon. Tak bynajmniej za moich czasów się nazywała ta grupa. Mogli korzystać jedynie, żeby staremu zrobić czajanę. No jeżeli stary miał dobry humor, z reguły humor polegał na tym, że jak mieli razem służbę, stary miał podoficera, a młody miał dyżurnego, no to żeby stary się dłużej pospał, no to młodemu pozwolił zrobić sobie przy okazji też herbatę. A tak generalnie młode wojsko z tego nie korzystało. Oficjalnie. Dobrze. To zaczynamy budować tą naszą buzałę. Zapałki. 2 sztuki. Całość była zbudowana z takich ogólnie dostępnych rzeczy. Tu akurat w tym przypadku brzeszczoty. Ja akurat miałem w wojsku do tego dostęp, a tak jak typowe takie liniowe jednostki, gdzie nie było tam jakichś narzędzi, takich spraw, to robiło się z żyletek. Każdy żołnierz miał żyletki, dostawał z przydziału maszynkę do golenia plus do tego żyletki. W kantynie kupywało się zapałki, nitki, każdy, nitkę, igłę, takie sprawy każdy miał w tak zwanym niezbędniku. No dobrze, to robimy buzałę. Zaczynamy od kabla. Kabel użyjemy z ruskiego grilla. Ponownie to wykorzystamy. Dobrze. Lutować tu nic nie trzeba. Tylko zakręcamy. To się mówi na okrętkę. Tak dość solidnie, żeby było dobre przejście. O, mamy jedno. Drugie. Ja służyłem w wojsku pod koniec lat 80. Także to już taki był, można powiedzieć, prawie że schyłek komuny. Ale to było najbardziej popularne urządzenie do gotowania wody. Owszem, były grzałki takie typowe, elektryczno-oporowe, ale tego w wojsku to nikt nie miał. A, właśnie, bardzo ważna sprawa, bym zapomniał o tym. Teraz dopiero mi się przypomniało. Tutaj te końcówki, gdzie są założone przewody, muszą być lekko rozchylone na zewnątrz, żebyśmy zwarcia nie zrobili.
Dopiero teraz patrzcie, po tylu latach mi się przypomniało. Dobra, użyję do tego tych obcinaczek. Można to też w palcach zrobić. Co ten mój pies tak szczeka na kota? Już tu kotów nie ma. Koty były w wojsku. Dobra, tak to wygląda. Teraz tak wkładamy tutaj zapałkę. Nie musi być to tam idealnie, wszystko co do milimetra. O, w ten sposób użyjemy zapałkę. I teraz będzie nam potrzebna nitka. Odetnę tu jakiś taki dłuższy odcinek. I tu jest nitka nasza. I jak to robimy? O tak, normalnie na okrętkę. Żeby zbudować takie urządzenie, nie potrzeba jakiejś wielkiej precyzji. O, sama się obcięła. Będzie trochę słabe. No, w Brzeszczu te ząbki są bardzo ostre. No i po prostu się obcięło. Zwiążę. A, się całe rozwaliło. Dobra, od nowa. Nie będę sztukował. Nitki u nas dostatek. Delikatniej zaciągać to. Jeszcze raz. Dobra, tu jest końcówka. No, kurczę, nie mogę złapać. No i właśnie jak wspominałem, to zwykłe grzałki były nawet dostępne już w sklepach, tyle że tego w wojsku nikt nie miał. Przede wszystkim żołnierz dostawał żołd taki, że mu ledwie, jak to się mówi, na papierosy starczało, albo nie starczało. Grzałka taka sklepowa jednak coś tam kosztowało, a żołnierz wolał te pieniążki spożytkować na papierosy albo na wino, a nie na jakąś grzałkę, którą mógł sobie wykonać samodzielnie i to za darmo. Że już nie wspomnę o jakichś czajnikach bezprzewodowych, bo o tym to nawet jeszcze nikt wtedy nie słyszał. No to chyba na tą zapałkę to starczy. Dobra, chyba będzie. Tutaj zawiążemy. Jak to związać, żeby to miało ręce i nogi? Zapomniałem. Zrobimy tak. Końcówka mi się rozczapiła cała. O. I nam jeszcze raz. Starczy to będzie tylko na potrzeby eksperymentu, bo oprócz tego, że pokażę jak to jest wykonane, choć większość ludzi z mojego pokolenia, bynajmniej mężczyzn, wie jak to się robi, ale eksperyment będzie polegał na tym, że sprawdzę jak się ma taka buzała do elektrycznego czajnika bezprzewodowego. Bo trochę mnie to tak zastanawia. Właśnie co będzie szybciej grzało tą wodę?
nawet nie wiem, na co obstawiać. Choć wydaje mi się, że Buzała zwycięży. No ale to za chwilę się przekonamy. Ja tu podłożę sobie tak. Spróbuję bynajmniej, żeby od razu mi zacisnęło. O. Tak. I tak samo jak tamtą stronę, to robimy tą. Przez cały okres wojska piłem herbatę, grzejąc takim urządzeniem. Armia, z tego co pamiętam, w tamtym czasie miała gdzieś około chyba 300 czy nawet 350 tysięcy żołnierzy. Wszyscy pili tak herbatę. Nikomu z tego tytułu nic się nie stało. Wszyscy żyją, mają się dobrze. W smaku też absolutnie nie ma żadnej różnicy, czy to jest z grzałki tradycyjnej, z czajnika, czy z tej buzały. Więc mogę śmiało powiedzieć, a mówię to z doświadczenia, że na pewno to nie jest szkodliwe dla organizmu. No dobra, samo się też urwało. Tu obetniemy sobie te główki. Bo z tym to raczej wody nie chcę. I okej, mamy gotowe. Nasza grzałka wypasiona, bo z wtyczką. Mówię, wtedy to raczej takich rzeczy nie było. Bo nie było skąd wtyczki wziąć. Po prostu brało się dwa kable gołe i wkładało się do gniazdka. Trochę nieraz przy tym iskrzyło. Nieraz kogoś trochę popieściło. Mnie osobiście też. Taką miałem przygodę, że zrobiłem sobie... Chciałem zrobić sobie herbatę na służbie. Było biurko, tak jak tu, biurko pod oficera, tu książka, na której się tam wypisywało przyjścia, wyjścia żołnierzy z przepustek, urlopów. I to było w nocy. I nad tym stolikiem, nad tym biurkiem była taka półeczka, dość wysoko. Na niej stał kwiatek. No i w nocy zachciało mi się tej herbaty. Tego kwiatka się oczywiście ściągało i ten kwiatek, ta półeczka była blisko gniazdka. Każdy miał tą buzałę, to z reguły tutaj jest długi kabel, taki ponad metra, to tak każdy miał taki króciutkie, jakie mu się udało, jak się mówi, naruchać, taki miał. No i na tej półeczce zawsze stawiało się kubek, były takie plastikowe, białe kubki, chyba półlitrowe. No i włożyłem tą buzałę, znaczy woda nalana, buzałę włożyłem, podłączyłem tam na te dwa kable do gniazdka, czekam, no zaczęło się buzować, na krzesło stanąłem, nasypałem tam herbaty, pływa mi wszystko po wierzchu. No i człowiek taki głupi, nie zastanowiłem się, wyciągnąłem w bocznej kieszeni, takie mieliśmy moro, tak zwane desantowe. Także tam była taka niby kieszonka jak na bagnet. I tam się nosiło niezbędnik. Wyciągnąłem niezbędnik. Chciałem sobie, tak pomyślałem, no pływa po wierzchu, to sobie zamieszam. I to pod napięciem rękę włożyłem do tego kubka, jak pierdolne na ziemię. Ten kubek z tą herbatą na książkę tą wyjść i przyjść, rozlany. Ja się wypieprzyłem na ziemię, no i tyle miałem z tej herbaty. Dobra. Idę teraz po wodę. Do eksperymentu użyję tej samej ilości wody. Tu jest około pół litra, no tam kreseczkę ponad pół litra. Tu jest to samo, bo najpierw odmierzyłem w czajniku, wlałem do słoika, a następnie tą samą ilość wody wlałem do czajnika bezprzewodowego. Tu mam taką złodziejkę. Także najpierw podłączymy tu czajnik. Podłączymy buzałę. Oczywiście najpierw trzeba ją zanurzyć. W wodzie, o, sztywny ten kabel, chcę, żeby to było widać dokładnie. Także ją włączymy tu i teraz gniazdko, wtyczkę do gniazdka. No i zobaczymy, co wcześniej się zagotuje. Ja obstawiam na buzałę, no a zobaczymy, jak będzie. Naprawdę nie mam pojęcia. No to 3, 4, dobra. To nie czajnik, to buzała tak chodzi.
przybliżę trochę, żebyście widzieli. Oj, całe mi to lata. Teraz wiadomo, skąd się wzięła nazwa, buzała, bo buzuje tak głośno. Te światełko w czajniku, to jest tak oryginalnie zrobione, że to jest podświetlone, a te mruganie, naturalnie to nie występuje. To teraz podczas nagrywania filmów występuje to nagrywanie, ale patrzę, to ciągle się pali jednolitym takim niebieskim światłem. A, to jeszcze ważne, pierwsze dwa, trzy tam gotowania, to trzeba, jak to się mówi, tą buzałę wygotować. Zobaczcie, co się robi z wodą. Się zrobiła wręcz brązowa. Już później przy następnych gotowaniach ona jest zupełnie klarowna, przejrzysta. O, tak jak podejrzewałem, chyba buzała wygra. No już można śmiało uznać, że to jest wrzątek. Także buzała bez sypania herbaty zrobiła się herbata. Ale to tak właśnie, no musi się, jak to się mówi, wygotować. 2-3 razy już później jest czyściutka woda. A w czajniku dalej się grzeje. No poczekamy, aż się automatycznie wyłączy, jak termik tam rozłączy grzałkę. No i koniec. Także myślę, że buzała, nie mierzyłem stoperem, ale wydaje mi się, że dwukrotnie prędzej grzeje nam wodę. No to taki krótki właśnie eksperyment dla młodych, żeby zobaczyli, jak ich ojcowie sobie radzili w wojsku. Cześć!